Marlena i Ela nadal czują się bezkarne. Poczekały, aż zacznie się pierwsza lekcja. Teraz zamierzają obrzucić elewację szkoły balonami, do których wlały farbę. Obie nie widzą w tym nic złego. Dobra, teraz czerwony to... Zielony na środek. Jest, dziewczyny, co wy najlepszego zrobiłyście? Zurniałyście? Ej, no trochę fanu, wyluzuj. Patrz, jak to świetnie wygląda. No, zobacz. Po co to zrobiłyście? No jak to, co dla zabawy? No przecież tak pięknie wygląda pokolorowano, nie? Jezus, daj spokój, przecież nikt się o tym nie dowie. No chyba nie powiesz nikomu. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Nie, no spokojnie, tylko powiesz nikomu, nie mów, okej? Żeby się nie wydało, nie powiesz nikomu. No, bądź fajna i nie mów nikomu, dobra? Nie powiem, ale tylko ze względu na to, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego. No, jesteś super, dzięki! Udało nam się! Zrobiłam sobie fotkę, dobra? No, tylko wiesz, nigdzie nie dodawaj, żeby nie było przypału. No jasne. Nie, jesteś safe. Dobra. Uwaga. Cheese! Piękne! Dobra, wracamy na lekcję. Spokojnie, no, czyli wiesz, żeby nie było widać, jasne. Ale czat, to jest super uczucie robić to, co się chce i łamać wszelkie zakazy. Bawimy się z Elką jak dzieciaki i to jest właśnie piękne. Dorosłość jest przereklamowana.